Nowotwór jest chorobą, która dotyczy nie tylko bezpośrednio pacjenta, ale również jego rodziny. Nowotwór jest chorobą ze złą konotacją, bardzo wysokiej śmiertelności. Nowotwór jest również chorobą nieuleczalną, ale już dzisiaj przewlekłą. Te wszystkie trzy elementy powodują, że pacjenci, którzy mają ten stygmat choroby nowotworowej i mając świadomość niemożliwości wyleczenia się całkowitego, ponieważ wyleczenia całkowite są bardzo w znikomej ilości przypadków, nie potrafią udźwignąć tej presji, tego bagażu, tego ogromnego cierpienia związanego z terapią nowotworową. Ta strona właśnie psychiczna, strona ekonomiczna, socjalna choroby nowotworowej powoduje, że poza pacjentem choruje całe jego otoczenie. Najczęściej jest to najbliższa rodzina, ale również choroba ta przenosi się do pracy, choroba ta przenosi się na niemożność wykonywania wielu rzeczy wynikających na przykład z działalności społecznej. Czyli można powiedzieć, że choroba nowotworowa jest tą straszną chorobą, która angażuje bardzo dużo ludzi. Psychologia pomaga przebyć drogę pomiędzy pierwszą informacją o tym, że jest się chorym na nieuleczalną chorobę, a świadomością, że zbliża się koniec. Tu jest potrzebne wsparcie, ponieważ tak naprawdę wszyscy umrzemy. Oczywiście wszyscy walczymy o to, żeby umrzeć jak najpóźniej, ale również walczymy o to, żeby ten etap pomiędzy otrzymaniem złej informacji, a jakby tragicznym sfinalizowaniem się tej złej informacji przebiegał w miarę łagodnie, z pewnym pogodzeniem, zrozumieniem i jakby akceptacją zaistniałej sytuacji. Ja mogę powiedzieć tutaj o sobie, ponieważ sam jestem pacjentem onkologicznym chorującym na dwa nowotwory. W związku z tym jestem jakby podwójnie doświadczony i bardzo często staram się stanąć obok siebie. To znaczy z jednej strony jest Leszek Borkowski, ciężko chory człowiek na nowotwór. Z drugiej strony jest Leszek Borkowski, normalnie funkcjonujący. Ja w swoim życiu i zawodowym, i rodzinnym nie zmieniłem absolutnie niczego. Funkcjonuję tak, jak funkcjonowałem. I to dla mnie jest metoda na przetrwanie tego ciężkiego czasu. Akceptacja choroby nie ma związku z walczeniem z tą chorobą. Ja przywołam tutaj przykład z biznesu. Aby móc podejmować racjonalne decyzje i odnosić sukces w biznesie, trzeba przede wszystkim w sposób bardzo realny ocenić istniejącą sytuację. Zakłamanie istniejącej sytuacji nie pomoże nam rozwiązać żadnych problemów. Dlatego nie przedstawiałbym tego w ten sposób, że pewne pogodzenie jest formą rezygnacji. Nie, to są absolutnie dwie różne rzeczy. Trzeba się pogodzić z faktami, trzeba te fakty znać, natomiast trzeba walczyć o jakby zmianę sytuacji. Ale to są w mojej opinii dwie różne rzeczy, których nie należy łączyć. Oczywiście dużo zależy od konstrukcji psychicznej człowieka. Spotykam się z moimi koleżankami i kolegami pacjentami, którzy mówią: słuchaj, ja nie chcę rozmawiać o nowotworze, ja nie chcę o nim myśleć, ja nie chcę wiedzieć, ja nie chcę nic. Ja mówię: okej, musi znaleźć swoją drogę w tym wszystkim i nikt ci tutaj nie pomoże. Specjaliści mogą ci proponować jakby różne drogi poprawy stanu psychicznego, ale tak naprawdę to ty sam musisz wybrać to, co jest odpowiednie dla twojej konstrukcji. Musimy być dzielni i musimy wiedzieć jedno. Nowotwór staje się chorobą przewlekłą. W związku z tym żyjemy coraz dłużej i powinniśmy się tym życiem cieszyć, ale cieszyć w sposób mądry. To znaczy żyć normalnie, pracować normalnie i cieszyć się naszymi wszystkimi bliskimi.